Kochani, już nie zwlekając, otwórzmy Ewangelię Jana, 15 rozdział i przeczytamy od wersetu 7 kilka kolejnych. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowo moje we was trwać będzie, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie i trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. To wam powiedziałem, aby radość moja była we was i aby radość wasza była zupełna. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Kiedy czytam ten werset, te wersety, czy coś kojarzycie? Coś się wam przypomina? Dobrze kombinujecie. Dokładnie na ten z tego fragmentu usługiwałem poprzednio, parę tygodni temu. I pozwólcie, że dzisiaj wrócę do tego samego miejsca i chcę ten sam temat, czyli miłości wzajemnej, kontynuować. Nawet nie wiem, czy dziś postawię już ostateczną kropkę nad i, bo to tak jest, że potem coś gdzieś jeszcze narasta, ale chciałbym ten temat kontynuować. Moi drodzy, tak się zastanawiam sam, ile z tego, co mówiłem poprzednio, ja sam i każdy z nas wpuściliśmy do naszego serca. Ile z tego wszystkiego, co było głoszone, pozwoliliśmy, żeby zaczęło pracować we mnie, w tobie. I zanim przejdę do zasadniczego tematu, taka generalna uwaga, refleksja. Jak słuchamy Bożego Słowa? I tego Słowa, które tutaj jest zwiastowane i tego Słowa, które czytamy w swoich domach, na ile pozwalamy Mu wnikać w nasze serca? Na ile pozwalamy Mu po prostu zmieniać nasze życie, bo taki jest Jego cel? Na ile pozwalamy, aby Jego Słowo otworzyło nasze oczy? A na ile wolimy pozostać ślepymi? Moi drodzy, przypomina mi się słowo z listu Jakuba, który mówi o tym spojrzeniu w lustro. O tym, że można spojrzeć, zobaczyć i albo coś z tym zrobić, albo nie. I moi drodzy, tak kto był we wtorek ostatnio, to słyszeliście świadectwo Mariusza. Powiedziałem, że mi troszkę zrobił wstęp do tego, co chcę powiedzieć. Więc kto był, może mu będzie prościej. Ale przypomnę. Wiecie, Mariusz mówił tutaj, że właśnie słuchając kazania na temat miłości wzajemnej, odchodząc, odjeżdżając do domu, tak sobie sam myślał, no bardzo fajne, wszystko okej, dobre. Problem w tym, że nie dla mnie. Kompletnie nie dla mnie. I kiedy z takimi myślami odjeżdżał, potem na kolejne dni, jednak zaczął się modlić. Boże, otwórz moje oczy. Czy przypadkiem nie jestem ślepy? Czy przypadkiem czegoś nie widzę, co powinienem zobaczyć? I Bóg bardzo szybko odpowiedział. I pokazał mu, że to kazanie było jak najbardziej do niego również. Moi drodzy, wspomniał też o pewnym ślepym człowieku. Pozwólcie, że ten temat troszeczkę rozwinę. Ten ślepy człowiek jest opisany w Ewangelii Jana w 9 rozdziale. A przechodząc ujrzał człowieka ślepego od urodzenia. I zapytali go uczniowie jego, mówiąc: Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się ślepym urodził? Odpowiedział Jezus: ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże. Musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, póki dzień jest, nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Póki jestem na świecie, jestem światłością świata. Po tych słowach splunął na ziemię i ze śliny uczynił błoto i to błoto nałożył na oczy ślepego. I rzekł do niego: idź i obmyj się w sadzawce Siloe, to znaczy posłany. Odszedł tedy i obmył się i wrócił z odzyskanym wzrokiem. Oto jest początek historii, ona cały rozdział się ciągnie.
Człowieka ślepego od urodzenia. Moi drodzy, przypomina mi się i chcę wam przypomnieć innego ślepego. Bartymeusza przed Jerychem. I pamiętacie, jak on się zachowywał, kiedy Jezus pojawił się, jak on zaczął krzyczeć, jak on zaczął wzywać Jego imienia. Nie dał się powstrzymać. Ci, co byli blisko Niego, próbowali Go powstrzymać. Cicho, nie rób zamieszania. Tym bardziej, głośniej, krzyczał, wołał. I Jezus przyszedł. Jezus go uzdrowił. Widzicie tą różnicę? Ten człowiek, ja nie czytam tutaj o jakiejkolwiek jego inicjatywie. Słyszymy, że to Jezus przechodząc go zobaczył. Być może nawet blisko Niego zatrzymał się z uczniami, dyskutowali, tą dyskusję krótką przeczytaliśmy. I żadnej reakcji, żadnego zawołania Panie ratuj. Przynajmniej nic o tym nie czytamy. To jest inicjatywa samego Pana, że mu pomógł. Tak zastanawiałem się dlaczego. Ja nie wiem, jak długo ślepy był Bartymeusz. Czy był od zawsze, czy nie. Po jego zachowaniu wydawać by się mi mogło, że chyba on znał, co to znaczy wzrok. Ten ślepy, opisany tutaj od urodzenia, on był do tej sytuacji po prostu przyzwyczajony. On nigdy nie widział. I tak z dnia na dzień, normalne jego żebracze życie, przyzwyczajony. I nawet nie widział potrzeby, żeby wołać. I chcę to odnieść do życia duchowego. Moi drodzy, nie jeden z nas może być w takiej sytuacji przyzwyczajenia. Do czegoś. Do jakiejś sytuacji. Do jakiegoś aspektu w naszym życiu, na który po prostu możemy być ślepi. Ale jesteśmy do tego przyzwyczajeni. I nawet nie zauważamy, że nie widzimy. Ta historia kończy się polemiką Jezusa z faryzeuszami. I pozwólcie, że przeczytam werset tego samego rozdziału od 40. Ale z Biblii Słowo Życia, gdyż jest to tutaj lepiej oddane. Wtedy Jezus rzekł: przyszedłem na świat, by przywracać jasność widzenia ludziom ślepym duchowo, a tym, którzy sądzą, że widzą, ukazywać ich niewiedzę. Wtedy stojący pośrodku faryzeusze zapytali: czy to my według ciebie jesteśmy ślepi? Jezus odpowiada: nie byłoby to wam poczytane za grzech, gdybyście byli ślepi. Ale ponieważ twierdzicie, że wiecie, co macie czynić, ciąży na was wina, odparł Jezus. Pierwszy człowiek był ślepy autentycznie. Druga grupa ludzi, faryzeusze, nie byli do końca ślepi. Mówię o duchowym pojęciu. Jezus mówi, gdybyście rzeczywiście byli duchowo ślepi, to nie byłoby to wam za grzech poczytane. To jest grupa ludzi, którzy nie do końca są nieświadomi. Oni wiele wiedzą, ale nie chcą nic zmienić, bo to naraziłoby ich na szwank, ich autorytet, ich prestiż. Woleli przybrać święte miny. Woleli nadal długo się modlić, niż cokolwiek zmienić. I moi drodzy, właśnie ta drugi aspekt duchowej ślepoty. Czy my nie możemy i tak postępować, że czasem coś do nas dotrze? Że czasem Słowo Boże dotknie, gdzieś nas tam przypiecze i wiemy, że mamy coś zmienić. Ale dla wygody. Ale czasem dla takiego imidżu, czy jak to nazwać, wolimy udawać, że nic się nie dzieje. Wolimy udawać, że wszystko jest okej. I nie musimy nic zmieniać. Bo inaczej to być może trzeba byłoby, nie wiem, może do kogoś podejść, z kimś porozmawiać, może przyznać się do błędu. Kochani, dzisiaj słuchając Słowa Bożego, a wiecie, że będę kontynuował temat miłości wzajemnej, zechciejmy słuchać z otwartymi uszami duchowymi. Tak jak mówi Psalm 139, Boże, badaj mnie. Boże, badaj mnie. Boże, objawiaj mi. Boże, pokazuj mi, czy nie stoję przypadkiem na drodze zagłady. Tak więc wróćmy po tym krótkim wstępie, wróćmy do Ewangelii Jana. Raz jeszcze 7 werset. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli
i stanie się wam. I 12. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Proście o cokolwiek byście chcieli, a stanie się wam. Rewelacyjna obietnica. Przepiękna obietnica. Kochani, to jest obietnica, która otwiera szeroko nasze możliwości. Dostęp do Boga, dostęp do Jego obietnic, dostęp do Jego bogactw. Proście o cokolwiek byście chcieli, a stanie się wam. Czy dociera do nas ten bezkres możliwości? Moi drodzy, ale problem jest w tym, że my czasem chcemy upierać się przy tej obietnicy, nie robiąc tego, co mamy robić. Warunku. A warunek jest, takie jest przykazanie moje. Abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. To jest przykazanie, to jest rozkaz, Boży rozkaz. Pozwólcie, że raz jeszcze przeczytam werset 7 troszeczkę inaczej. Jeśli we mnie trwać będziecie i przykazanie moje was trwać będzie, które mówi, miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem, to wtedy proście o cokolwiek byście chcieli, a stanie się wam. Moi drodzy, miłość wzajemna. Wspominałem ostatnio o tym. Będę się starał może mniej akcentować tego, co wcześniej, chcę iść dalej. Ale wiecie, świadomi chyba jesteśmy tego, jak to w życiu bywa. Że bardzo łatwo jest o to, aby gdzieś akcentować swoje racje, swoje ambicje, kiedy dochodzi do jakichś napięć. Jak bardzo prosto obrażać się o coś, kiedy zostaniemy zranieni, albo kiedy nawet widzimy, że ktoś jakoś niewłaściwie funkcjonuje. Jak łatwo jest o taki dystans między nami, kiedy ktoś nie funkcjonuje tak według mojego schematu, według mojego punktu widzenia. Jak łatwo jest o zaburzone relacje, czy brak relacji, czy nieszczere relacje wtedy. A potem, moi drodzy, przychodzimy na modlitwę. A potem oczekujemy, żeby Bóg wysłuchiwał. I może chcemy wyegzekwować od Boga tą obietnicę. Panie, przecież powiedziałeś, że o cokolwiek będziecie prosić, stanie się nam. I może czasem jak Izraelici, to jest cytat z Izajasza 58, chcemy pytać, dlaczego pościmy, a Ty tego nie widzisz? Dlaczego umartwiamy nasze dusze, a Ty tego nie dostrzegasz? Bóg im odpowiada, mówiłem o tym ostatnio. Bóg im odpowiada, że problem jest z ich relacjami. Kłócicie się, złościcie i tak dalej. Z brakiem relacji, z brakiem miłości. I wspominałem ostatnio też o tym, jak bardzo apostoł Jan jest radykalny, jeśli chodzi o miłość wzajemną. Mówiliśmy o tym, że apostoł Jan w 4 rozdziale, 7 werset, 7-8 mówi takiego, parafrazuje, kto nie miłuje swoich braci, swoich sióstr, bliźnich, ten nie zna Boga. Ten nie zna Boga, to jest Boże Słowo. Ale pozwólcie, że dzisiaj chciałbym iść dalej. Nie dotarłem wtedy do wersetu 24 rozdziału i dziś chcę na niego zwrócić uwagę. 4 rozdział 1 listu Jana, 20 werset. I czytamy takie zdanie. Jeśli kto mówi, miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Tu się zatrzymajmy na moment. Kiedy zacząłem analizować i czytać to słowo, to odetchnąłem z ulgą. To nie dla mnie. No, nie mam nikogo takiego w zasięgu swoim, kogo bym mógł powiedzieć, że go nienawidzę. Nie ma. A więc mogłem spokojnie sobie przejść nad tym fragmentem, bo nie dla mnie. Ale niestety tutaj nie ma kropki, tutaj myśl się nie kończy. Tutaj jest łącznik, albowiem. I apostoł Jan w natchnieniu ducha mówi dalej. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Wiecie, i połączenie tych dwóch myśli daje mi jedno. Że niemiłowanie brata równa się nienawidzenie brata. A to już jest dosyć drastyczne.
ale to wynika absolutnie z tego słowa. Jeśli nie miłuję brata, nie mogę miłować Boga. Tak mówi druga część tego wersetu. Moi drodzy, to jest coś, co myślę jest bardzo radykalne. Coś, co myślę bardzo mocno do nas przemawia. Kochani, jeśli nie miłuję swoich braci, jeśli nie miłuję sióstr, braci, bliźnich, to nie mam prawa uważać, nie mam prawa mówić, że miłuję Boga. Ale bądźmy też tacy konkretni. Co to znaczy? Co to znaczy miłować braci? Mówcie, bo to łatwo jest powiedzieć miłuję wszystkich. Ale Jezus w Ewangelii Jana, to co wcześniej czytaliśmy, mówi, że takie jest przykazanie moje, abyście się nawzajem miłowali. Jak ja was umiłowałem. Oto jest wzór, jak mamy miłować. Czyli tak jak Jezus nas. Jezus oddał życie swoje za nas. I widzicie, pierwszy list Jana 3,16, przeczytam to z Biblii Warszawsko-Praskiej, bo bardzo czytelnie to oddaje. Rozpoczyna się od takiego jakby refleksji. Czym jest miłość? Czym jest miłość? Jest podana odpowiedź. Czym jest miłość? Poznaliśmy po tym, że On oddał swoje życie za nas. Zatem my również powinniśmy swoje życie oddawać za braci. Więc Jezus, kiedy mówi o miłości wzajemnej, to nie mówi o poklepywaniu się po plecach. To nie mówi o tylko jakimś miłym geście, miłym słowie. Chociaż oczywiście one są wskazane. One są dobre, jeżeli są wyrazem miłości płynącej od środka. Ale jeżeli są tylko gestem, to nie o to chodzi. Więc pozwólcie, że sparafrazuję raz jeszcze ten 4:20. Jeśli ktoś nie kocha, nie miłuje właśnie w ten sposób swoich braci, swoich sióstr, nie może uważać, nie może mówić, nie może myśleć, że kocha Boga. Moi drodzy, czy my czujemy powagę tej sprawy? Przecież miłość do Boga jest czymś absolutnie zasadniczym. Jeżeli ktoś nie kocha Boga, no to chyba marnujemy tutaj czas. Jeśli nie ma w nas miłości Boga, to po co nasze chrześcijaństwo? Miłość do Boga jest po prostu wszystkim. Jest wszystkim, co całym sednem, całym celem naszego życia duchowego. Wiemy też, że Pan Jezus wkrótce po nas przyjdzie. Ale zabierze oblubienicę. Nie zabierze po prostu wszystkich, którzy się kiedyś nawrócili. Zabiera oblubienicę, czyli tych, którzy na Niego z miłością czekają. Więc chyba nie ma potrzeby uzasadniać, jak niezwykle ważna jest po prostu miłość nasza do Boga. To jest sedno. To myślę, że wielokrotnie też na ten temat już było tu zwiastowane. Więc myślę, że to chyba wszyscy rozumiemy, że miłość do Boga jest czymś absolutnie zasadniczym. Tylko widzicie, że miłość do Boga to nie jest jakaś abstrakcja. Że to nie jest coś takiego irracjonalnego, coś, co nie można gdzieś sprawdzić, zmierzyć, zobaczyć. Można. Dlatego, że miłość do Boga wyraża się poprzez miłość do ludzi. Otóż wyraźnie czytaliśmy, że nie da się miłować Boga, nie miłując ludzi. Moi drodzy, jeśli ktoś, ja myślę, że nikt z nas, ale powiem tak, że słuchają nas potem przez internet, więc niech to jest dla nich. Jeśli ktoś, kochani, nie miłuje ludzi, nie miłuje sióstr i braci, jeśli nie potrafi ich znosić w miłości, czyli ścierpieć ich czasem ich postępowania, jeśli nie chce przebaczyć, zauważcie, podkreślam raz jeszcze słowo nie chce, nie może. Nie istnieje coś takiego, jak że ktoś nie może przebaczyć. Nie istnieje coś takiego, że ktoś nie może przebaczyć, podkreślam. Bo to Bóg daje siłę. I my tylko możemy chcieć z tej siły skorzystać, bądź nie. Dlatego raz jeszcze powtarzam, jeśli ktoś nie chce przebaczać, jeśli ktoś toleruje w sobie jakąś niechęć do sióstr, do braci, jakąś zaburzoną relację, jakąś nieszczerą relację, to przynajmniej nie oszukujmy się nawzajem. Nie oszukujmy samych siebie.
mówiąc, myśląc, twierdząc, że kochamy Boga. Bo On takiej miłości po prostu nie uznaje. Moi drodzy, czy nie za ostro? Czy nie nazbyt radykalnie? Miałem wątpliwości, czy właśnie nie tak. Kiedy myślałem nad tym jeszcze wczoraj z rana, myślałem, Boże, ja nie chcę mówić tak radykalnie. Boże, pokaż mi, że to przecież chyba nie jest aż tak ostre. To chyba można powiedzieć bardziej miękko. Jakoś to rozcieńczyć. I zacząłem raz jeszcze czytać ten 4 rozdział pierwszego listu Jana. Nie znalazłem nic, aby pójść w tym kierunku. Cofnąłem się o rozdział wstecz, czyli do 3. Czytając 3 rozdział, znalazłem. Znalazłem pewne słowo, które bardzo przykuło moją uwagę. Ale kochani, niestety nie w tym kierunku, w jakim go szukałem. Nie w tym kierunku, żeby to rozmiękczyć, tylko wręcz odwrotnie. 3 rozdział 1 listu Jana. Werset 10. Zaczyna się dość ostro. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Już ciarki przechodzą. Gdybym ja pisał ten list, chyba bym go delikatnie sformułował. Chociaż chciałbym może to samo oddać, ale przynajmniej jakoś delikatniej. Że po tym poznaje się tych z królestwa ciemności, jasności, światłości może. Może jakoś delikatniej. Ale Jan mówi bardzo wprost. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. I daje tutaj nam wyraźny pogląd na to, w jaki sposób ich rozpoznać. Oto są dwie metody, aby rozpoznać. I czytamy. Kto nie postępuje sprawiedliwie, to jest pierwsza. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga. No, czyli jest druga opcja, jest z diabła. A druga, aż trudno to przeczytać. Jak też ten, kto nie miłuje brata swego. Jak też ten, kto nie miłuje brata swego. Ten według tych słów nie jest z Boga. Takie słowo znalazłem, poszukując złagodzenia. Zobaczmy jeszcze na 14 i 15 werset tego samego rozdziału. Przeczytam według Biblii Warszawsko-Praskiej. Jest tu pewne fajne uzupełnienie. Werset 14. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, właśnie dlatego, że miłujemy braci. Oto jest właśnie kolejny dowód tego, że jesteśmy w Królestwie Światłości. Oto jest dowód tego, że żyjemy z Bogiem, że miłujemy braci. To jest dowód według tych słów. A dalej? Ale kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. I werset 15. Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą. A wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego. Jak już wcześniej mówiłem, między słowem nienawiść do brata, a niemiłowanie brata jest znak równości. Zresztą też jeden z przekładów mówi właśnie w ten sposób. Każdy, kto nie miłuje brata swego, jest mordercą. Tak w jednym przekładzie to słowo jest oddane. Kto nie miłuje brata swego, jest mordercą. A wiecie, że żaden zabójca czy morderca nie ma w sobie żywota wiecznego. Także chociaż wydawało mi się, że można powiedzieć to delikatniej, ale widzę, że apostoł Jan, że Biblia jest bardzo radykalna. Kochani, i nie da się rozdzielić miłości do Boga od miłości do ludzi. Miłość wzajemna przez Biblię, przez Boga jest tak bardzo podkreślona. Jest tak bardzo wyartykułowana, że nie możemy od tego uciec. Wspomniałem o powtórnym Jego przyjściu. A więc otwórzmy list Piotra, kilka kartek wstecz. Pierwszy list Piotra, 4 rozdział. Lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Tak się rozpoczyna. Lecz przybliżył się koniec wszystkiego. A więc ewidentnie jest akcent położony, cała uwaga zwrócona jest na czasy ostateczne.
Cała uwaga teraz zwrócona jest na to, że Pan przychodzi. I apostoł Piotr daje nam rady. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście się mogli modlić. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Okazujcie gościnność i tak dalej. Tam już są słowa znowu mówiące o relacjach. Zobaczcie, co tutaj przeczytaliśmy. Po pierwsze, Piotr akcentuje ten aspekt powtórnego przyjścia. Przybliżył się koniec wszystkiego. W zeszłym tygodniu brat Damian zwiastował o tym, że przybliża się koniec wszystkiego. Używając tej obrazu burzy, można naprawdę widzieć to duchowymi oczami, jak te chmury kłębiaste, czy jak ich tam zwać, przed burzą się kumulują. Złowieszcze chmury. Już chyba wiatr zaczyna coraz mocniej wiać. I lada moment będzie błysk. Ta błyskawica, która jest symbolem Jego przyjścia. I pamiętacie ostatnie nabożeństwo. Już wtedy nic nie zrobimy. Ale na razie są symptomy. I co ten wiersz nam mówi? Przybliżył się koniec wszystkiego. I daje nam rady, ale nade wszystko. Co to znaczy nade wszystko? Czyli przede wszystkim. Czyli jednym słowem, nawet to, co chcę powiedzieć w tej chwili, mówi apostoł Piotr, no to właśnie musicie na to zwrócić uwagę. Nade wszystko, przede wszystkim, miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim. Gorliwa. Widzicie, to jest właśnie ta miłość określona jako gorliwa. Ta, która da z siebie wszystko drugiemu. Tak bardzo kocha. Ale zwróciło moją uwagę to określenie. Gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Spojrzałem do konkordacji greckiej, co oznacza słowo zakrywa. Jakie jeszcze inne słowo można tam znaleźć. A więc słowo zakrywa oddane jest po pierwsze właśnie jako zakrywa, jako zakryć, okryć, ukryć, zataić, schować. I powiem wam, że troszkę mi tu zgrzytnęło. No to jak? Jak można grzech zataić? Jak można grzech schować gdzieś pod dywan? Przecież grzech powinien być wyznany. Przecież grzech powinien być usunięty. Z grzechem mamy się rozprawić, a nie go schować. Pamiętamy, co Jezus mówił w Ewangelii Mateusza, że jeśli twój brat zgrzeszy, to nie chowaj pod dywan sprawy. Nie ukrywaj, ale idź. Napomnij go, rozmawiaj z nim. Więc miałem pewien dylemat, jak to zrozumieć. I znowu usiadłem, wziąłem inne przekłady. Wiecie, czasem warto, bo one coś mogą innego nam pokazać, jak inni tłumacze oddali to samo słowo. I nie chcę was zanudzać etapami moich poszukiwań, ale powiem, co zrozumiałem, co odkryłem. Więc to słowo ma jakby dwa znaczenia. W jednym z przykładów znalazłem tak to oddane. Miłość przebacza mnóstwo grzechów. A to już brzmi inaczej. Miłość przebacza mnóstwo grzechów. Miłość daje ci moc do przebaczenia wielu grzechów twojego brata, twojej siostry. Miłość ci daje moc, żeby potem już o nich nie pamiętać. Hymn o miłości, Koryntian 13:5 mówi, że miłość nie myśli nic złego. Bardziej wierny przykład jest, miłość nie pamięta nic złego. A więc miłość daje ci moc do przebaczenia i moc do niepamiętania. Jeżeli przebaczyłeś, przynajmniej tak myślisz, że przebaczyłeś, a wciąż pamiętasz, a wciąż cię to gdzieś rani od środka. Wciąż jak widzisz, czy myślisz o tej osobie, nie masz wolności, to nie jest do końca przebaczone. Bo miłość nie pamięta nic złego. I drugi aspekt, i drugie zrozumienie tego słowa. Miłość zakrywa, faktycznie miłość zakrywa, czyli ukrywa, może zataić, schować mnóstwo błędów. Mnóstwo błędów, czyli błędów, które wynikają z różnic naszych charakterów, naszych temperamentów, z różnic naszego wychowania, z różnic naszego stylu bycia, czy innej kultury, innej obyczajowości. Jesteśmy tak różni. I często to powoduje,
że czasem możemy być dla siebie trudni. Kochani, to jest tak jak jakiś mechanizm. Mechanizm, który pracuje, gdzie są jakieś tam koła zębate i inne elementy cierne. I wiecie, gdyby on pracował na sucho, to niedługo popracuje. To tam się to wszystko wyłamie, będzie iskrzyć, zgrzytać i niedługo to popracuje. Mechanicy wiedzą, że trzeba tam po prostu wlać oleju. I właśnie ten olej to jest takim na mój użytek tego kazania, to jest ta miłość. Tą miłość trzeba wlać do tych elementów, które muszą się ocierać, które muszą się stykać, które muszą ze sobą współpracować. I kiedy tą miłość tam dolejemy, tą miłość, która przebacza mnóstwo grzechów, tą miłość, która zakrywa mnóstwo błędów, to wtedy to pójdzie tak, jak to ma iść. Znosząc jedni drugich w miłości, mówiłem ostatnio. Znosząc, czyli nie chodzi o to, że mam kogoś zmienić nas, mój styl. Nie chodzi o kogoś, żeby wymusić na nim, żeby on tak funkcjonował jak ja, ale go zaakceptować, ale go kochać takiego, jaki jest. Kochani, kiedy mówimy o miłości, kiedy mówimy o miłości naszej w stosunku do Boga, nieraz ja tego przykładu używałem, inni kaznodzieje również, to często używamy przykładu narzeczeństwa. O, dzisiaj mieliśmy Dawida z Natalią, widzieliśmy ich narzeczeństwo, ich szczęście, które z nich emanuje. I wiecie, to porównanie jest jak najbardziej zasadne, bo tak naprawdę my jesteśmy oblubienicą Chrystusa. On jest naszym oblubieńcem, a to jest takie słowo, które oznacza po prostu narzeczeństwo. I czekamy na Jego powrót. Kiedy powróci, będzie wesele. Wesele baranka, my będziemy oblubienicą. I widzicie, tak jak młodzi tęsknią do tego, aby tutaj, póki jeszcze są narzeczeństwem, tęsknią do tego, aby być ze sobą, aby się spotkać, aby rozmawiać, aby patrzeć sobie w oczy. Po prostu do tego tęsknią. Tak samo i my powinniśmy tęsknić do naszej relacji z naszym Panem, z Jezusem. Tak jak młodzi tęsknią do tego, żeby była już data ślubu. Oni nie mają długo, więc doczekają się szybko. My nie znamy swojego czasu, kiedy Pan wróci. Ale jedno nas powinno tak samo charakteryzować. Ta tęsknota, aby to było już. Aby już być na zawsze razem. Ale widzicie, teraz przez moment mówiłem o relacji naszej do Boga. Ale przecież dzisiejsza usługa mówi o czymś innym. O relacji naszej wzajemnie. Ale dlatego o tym wspomniałem, bo obraz narzeczeństwa jak najbardziej tu pasuje. Tylko troszeczkę w innych aspektach. A wiecie w jakich? Miłość zakrywa mnóstwo błędów. Tak to jest, że młodzi narzeczeni, oczywiście mówię o takim normalnym, zdrowym związku, po prostu nie widzą swoich przywar. No nie widzą. Miłość zaślepia. Czasem otoczenie to widzi. Czasem rodzice mówią, załóżmy pannie młodej, no nie widzisz, jaki on jest. A tu jest taki błąd, a tu jest taki błąd, a tu bałagania, że tu tamto, siamto. A ona się jeszcze obrazi, bo ona tego nie widzi. Ona twierdzi, że tego nie ma. Po prostu. I odwrotnie oczywiście. Wszyscy inni mogą to widzieć, tylko nie ona. Bo miłość zaślepia. Ja pamiętam nasz czas narzeczeństwa przed wielu laty. Dokładnie tak było. Nie mieliśmy absolutnie żadnych przywar. Żadnych błędów. Nie było. Przynajmniej nie widzieliśmy. A później się okazało, że jest trochę pracy nad samym sobą. Trzeba było nie jedną rzecz przemyśleć, usunąć, a nad niektórymi pracuje się nawet i do dzisiaj. Oczywiście obie strony to funkcjonuje. Ale wtedy byliśmy ślepi. Wtedy tego nie widzieliśmy i to jest właśnie piękne. I kochani, właśnie Biblia, mówiąc tutaj apostoł Piotr, mówi w ten sposób: nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, która zakrywa mnóstwo grzechów, która zakrywa mnóstwo błędów. Moi drodzy, funkcjonując razem, my się nie pozmieniamy. Prawda? Ale możemy dolać tej oliwy. Ale możemy miłować się nawzajem w ten sposób, że jesteśmy ślepi na swoje błędy. I właśnie to miał na myśli apostoł Piotr,
gorliwą miłość. Tak, żeby po prostu nie zauważać. Tak, żeby nasza miłość do brata, do siostry była tak mocna, że ja mu chcę serce oddać, a nie patrzę tam na jakieś drobiazgi. Moi drodzy, ja wiem, że to jest bardzo trudne. Ja wiem, że to jest na tyle trudne, że nie mamy szans o własnych siłach tak funkcjonować. Ale Bogu dzięki, że On nas nie zostawia samych. Bogu dzięki, że On nie wycofuje się z naszego życia. On mówi, trwajcie we mnie, a ja w was. I to w tym trwaniu w Nim znajdziemy siłę do takiego życia. Znajdziemy siłę do takiego funkcjonowania, by kochać, by miłować ponad wszystko. I kochani, wracam na koniec do pytania postawionego na początku. Jak słuchamy Bożego Słowa? Jak słuchaliśmy i słuchamy, z czym wyjdziemy z tego kazania? Jak słuchamy Słowa poprzez czytanie Biblii? Jak słuchamy Słowa, kiedy Bóg do nas mówi w czasie naszej modlitwy? Jak też słuchamy, moi drodzy, kiedy czasem Bóg do nas mówi przez braci i siostr? A tak też Bóg mówi. Hebrajczyków 10:24 zacytuję, mówi w ten sposób. I baczmy jedni na drugich. Inny przykład mówi, i troszmy się jedni o drugich. Pilnujmy się nawzajem. Jeszcze inny przykład. W celu pobudzenia się, pamiętacie do czego? W celu pobudzenia się do miłości. W celu pobudzenia się do miłości. I potem dalej jest dołożona i dobrych uczynków. I jest jeden z przykładów podanych, nie opuszczając wspólnych zebrań. I znowu tam jest kontekst, a to tym bardziej, im bardziej widzicie, że ten dzień się przybliża. Ja wam powiem, to fajnie brzmi. To tak fajnie brzmi, troszczcie się, baczcie jedni o drugich. No ale praktycznie jak? Ale praktycznie to co mam zrobić? Praktycznie, to jak widzę, że mojego brata nie ma raz i drugi, no to praktycznie ja muszę się wziąć na odwagę i do niego podejść. To nie jest tak tylko sobie przeczytać. Ale aby zastosować, to po prostu muszę z nim porozmawiać. Mateusz 18, rozdział, o którym wspomniałem tam w którymś momencie, właśnie mówi tak, jeśli by zgrzeszył twój brat, to co? To schowaj to pod dywan? To poplotkuj sobie o nim? Nie, to idź. To idź sam na sam, rozmawiaj z nim, zachęć go, skoryguj, porozmawiaj. I pozyskałeś swojego brata. I to jest miłość. Kochani, jesteśmy jednym ciałem i powinniśmy sobie nawzajem również w ten sposób w miłości usługiwać. Pamiętacie to jedno z pierwszych pytań Biblii, kiedy Bóg pyta Kaina, gdzie jest twój brat? I jego arogancką odpowiedź, czy jestem stróżem mojego brata? Inaczej mówiąc, a cóż mi obchodzi mój brat? Wiecie, w dzisiejszych czasach jest taki pęd i wszystko idzie w kierunku takiego ja, takiego samolubstwa, takiego troszczenia się o siebie i tylko. A więc nie pozwólmy na to, aby na pytanie, które Bóg nam czasem zadaje, gdzie jest twój brat, gdzie jest twoja siostra, żeby w ten sposób arogancko odpowiadać. Dlatego, że to jest również miłość, kiedy nawzajem sobie usługujemy. Ale wracam do pytania. Raz jeszcze, wiemy, że Bóg mówi, czy to przez ciało swoje braci, siostr, czy przez słowo, czy w modlitwie, czy przez usługę. Pytanie, co z tym robimy? Mamy generalnie dwie opcje. Pierwsza to jest ta, że zostajemy ślepi. To jest ta, że słowo odbije się od nas. To jest to, że powiemy, całkiem fajne, ale nie dla mnie. Zupełnie to nie dotyczy mnie. I Słowo Boże się odbija. Drugi to jest to, kiedy Słowo Boże dotrze. Kiedy zobaczymy, mam problem. Kiedy zobaczymy, że coś muszę z tym zrobić. Ale dopiero teraz znowu mamy przynajmniej trzy możliwości do wyboru. Pierwsza to jest ta, którą prezentowali faryzeusze. Oni byli świadomi, że trzeba coś zrobić. Ale dla swojej wygody. Ale dlatego, aby nie pokazać, że coś jest nie tak, woleli nic nie zrobić. Woleli udawać, że to nie jest do nich.
tak myślę, że zagraża nam również i to, żeby dla swojego prestiżu, żeby ktoś nie widział, a broń Boże już wyjść do przodu o modlitwę, no bo wtedy wszyscy by zauważyli, że jest problem. Że czasem może być tak, że wolimy nic nie zrobić, żeby tylko wyjść z twarzą. Drugi możliwość to jest to, co zaprezentował bogaty młodzieniec. Już nie będę opowiadał, znamy to. Że przyszedł do Jezusa. On poszedł krok dalej. Był w tym autentyczny. On chciał się dowiedzieć coś. On rozmawiał z Jezusem. Ale kiedy Jezus mu powiedział zbyt trudną sprawę dla niego, że ma majątek rozdać, nie chciał tego uczynić. Znów podkreślam, tu nie chodzi o to, że może on to co innego jeszcze, ale my nie możemy powiedzieć, że nie mamy mocy. Możemy tylko nie chcieć. I odszedł zasmucony. Z czego my czasem możemy nie chcieć zrezygnować? Z różnych spraw. Z różnych spraw nie chcemy czasem zrezygnować. Czasem nawet z naszej dumy. Nasza duma jest taka, że nie pozwala nam na to, żeby podejść do kogoś, przeprosić, wyrównać. Obyśmy, kochani, nie odeszli zasmuceni. I ostatnia opcja, ta najwłaściwsza, która, jak sami domyślacie się, to jest to, kiedy Słowo Boże dotrze i ja z Nim porządek zrobię. I ja wpuszczam Słowo Boże do swojego serca i pokutuję, jeśli trzeba. I jeśli trzeba, to naprawiam. I jeśli trzeba, to robię to, do czego Boże Słowo mnie zachęca. Badaj mnie, Boże. To jest Psalm 139. I poznaj serce moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje. I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady. Niech Bóg błogosławi to poselstwo, to słowo w naszych sercach. Amen.